witamy Państwa bardzo serdecznie na 199, jak udało nam się zliczyć, wystawie w Galerii Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Dzięki opiekunowi Andrzejowi Kędzi ten numer udało nam się zidentyfikować. I witam bardzo serdecznie Panią Anię Nelkę, która opiekuje się z Andrzejem galerią w Galerii Centrum. Witam też bardzo, bardzo serdecznie grupę artystyczną PR-t z Karkonoszy oraz panią Emanuelę Czujowską, która jest opiekunką tej grupy. I bardzo prosimy o opowiedzenie o kilka słów o tej wystawie. W imieniu grupy i własnym witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak sami Państwo zobaczycie, różnorodność technik, różnorodność formatów, tematów i charakterów. Tak wygląda każda nasza wystawa. Bardzo się cieszymy, że możemy być w nowym miejscu i zaprezentować swoje dzieła w Kamiennej Górze. U nas jeszcze nie było. W związku z tym bardzo nas to cieszy, że możemy tutaj gościć. Nasza grupa ma już 9 lat. Bardzo się cieszę, że trzymamy się razem tak długo. Co ciekawe, nie jesteśmy stowarzyszeniem. Tu informuję tych, którzy nie wiedzą. Jesteśmy po prostu grupą przyjaciół i znajomych. Jesteśmy dowodem na to, że każdy tak naprawdę może założyć taką grupę albo do takiej grupy dołączyć. Naszym celem jest dzielenie się swoją pasją. Pokazywanie, że każdy tak naprawdę może pochwalić się swoimi osiągnięciami, swoimi dziełami. Namawiamy do spełniania marzeń, ponieważ dzięki pasji świat wydaje się większy. Dzięki pasji poznajemy nowych ludzi. Pasja sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Daje nam taki czas zapomnienia, przenosi nas w inne wymiary. I co najważniejsze, pasja jest jak prawdziwy przyjaciel, zostaje z nami do końca. Wernisaż to również taka okazja do rozmów z autorami prac, do czego Państwa serdecznie namawiam. Mam nadzieję, że każda nasza wystawa inspiruje i ta również zainspiruje nie tylko do tego, żeby się do takich grup zapisywać, ale do tego, żeby przede wszystkim tworzyć. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Centrum Kultury, panu dyrektorowi, panu Andrzejowi za ogromną pomoc. Bardzo dziękuję. I żeby tak podkreślić na zakończenie, wyróżnić wszystkich autorów, przeczytam ich nazwiska, żeby... Jeśli pani pozwoli, tak? To od razu... To jeśli ja wejdę w słowo, tak. Chcielibyśmy podziękować. Ten symboliczny słonecznik na ręce szefowej grupy. A mamy też skromne opominki, które przygotowała Ania. I są to pędzle, żeby wam się dobrze malowało. A pani teraz nie czyta, a my będziemy wręczymy, czyli połączymy przyjemne z pożyteczne. Dobrze. Asia Danczu. Zapraszamy. Asia, tak. Jest. Zrobimy tak, że każdy jakby pokaże swój obrazek. Jest.
199. wystawę w Centrum Kultury w Galerii proszę o otwarcie. Piękna, gratulujemy. Dziękujemy, że się do nas zapraszamy. Mamy dwa pomieszczenia. Jedno mówimy na nie zimowe, drugie letnie, bo jest troszeczkę cieplej, jest troszeczkę zimniej. Dwie inne, że tak powiem, nastroje, dwa inne możliwości wystawiania. Tam jest też przygotowany dla Państwa poczęstunek. Życzę fantastycznej wystawy. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Emanuela Czujowska, jestem szefem grupy. Grupa ma już 9 lat. Powstała z inicjatywy dwóch ludzi, którzy postanowili założyć grupę. Nie jesteśmy stowarzyszeniem, jesteśmy gronem po prostu przyjaciół, znajomych, którzy postanowili wspólnie wystawiać i pokazywać swoje prace. Dużo osób uczestniczy w tych zajęciach? W tej chwili w grupie mamy 40 osób. W pierwszym roku grupy było nas 10, także to liczba wzrasta i z tego się bardzo cieszymy. Rozumiem, że do Kamiennej Góry w dniu dzisiejszym na wernisaż przyjechała część. Tak, to jest tylko część grupy. Myślę, że dzisiaj jest około 21 osób przyjechało na wernisaż. Jak to jest? Każdy przyjechał ze swoją jedną pracą, czy to różnie? Tak, jeżeli mamy wystawę przeglądową, zazwyczaj każda osoba sama wybiera jedną pracę i robimy z tego wspólnie wystawę. Rozmawiacie na takie tematy, na przykład jaką pracę wybrać? Tak, oczywiście zdarza się, zwłaszcza jeżeli jest to nowa praca i ktoś nie jest pewny, czy może się tą pracą pochwalić, to bardzo często dzielimy się uwagami, czy praca się nadaje na wystawę, czy nie. Tak. W Kamiennej Górze jesteście po raz pierwszy? Pierwszy raz, tak. Jesteśmy pierwszy raz w Kamiennej Górze. Bardzo się cieszymy. No, sala przepiękna, obiekt przepiękny, bardzo jest tu jasno. I przede wszystkim no, gratuluję osobom odpowiedzialnym za wieszanie prac, bo zdaję sobie sprawę, że prace są tak różnorodne, że jest to ogromny problem, żeby te prace wyeksponować, żeby je powiesić w taki sposób, żeby one sobie nie przeszkadzały, a się uzupełniały. Zawsze mamy właśnie ten problem, jeżeli chodzi o to, że jesteśmy tak różni, te prace są tak różnorodne, różne formaty, różne techniki, nawet różny poziom oczywiście artystyczny, ale to wszystko ma też swój urok, ponieważ no, każdy tutaj znajdzie coś wyjątkowego dla siebie. Grupa daje możliwość pokazania tych prac. Człowiek, który jest sam i w amatorski sposób maluje sobie w domu, nie zawsze ma okazję te prace komukolwiek pokazać, zaprezentować. Bo to jest tak, chciałem się dopytać, czy osoby, które przychodziły do Pani, zakładając tą grupę, to były osoby, które dopiero się uczyły malować, czy już miały w swoim dorobku jakieś prace? To jest bardzo różnie. Oczywiście wstępem do naszej grupy jest prezentacja swoich prac, swojego dorobku dotychczasowego, ale są to bardzo często osoby, które no, zajmują się bardzo krótko sztuką. Na przykład zaczęły 2 lata temu, zrobiły kilka amatorskich prac, podglądając internet. Są też osoby, które już wiele, wiele lat naprawdę malują i to widać. Widać w obrazach o doświadczenie już malarskie. Także są to osoby naprawdę na bardzo różnym poziomie. Rozumiem, że Pani również maluje. Tak, ja również maluję. Są Pani prace tutaj w Kamiennej Górze? Tak, mam tutaj, wystawiam jedną swoją dużą pracę, ponieważ maluję duże obrazy. Jest tutaj również moja praca. Danuta Hajdasz. Od jak dawna Pani maluje obrazy? Oj, maluję dawno już. Czyli od początku powstania grupy? Nie, jeszcze wcześniej. No, a w grupie w sumie pokazujemy obrazy na wernisażach różnych. Ja akurat maluję olejną farbą. My widzimy w tle Pani obraz. Tak, tak, mój obraz. Dwa słowa, co przedstawia? Tylko bliżej może podejść, proszę. Przedstawia kwitnący rzepak na tle gór, bo ja pochodzę z Jeleniej Góry. To w sumie chciałam pokazać te nasze góry tutaj, nie? Karkonosze. Na obrazie, tak. Proszę powiedzieć, jaka jest atmosfera w tej grupie właśnie, w której Pani uczestniczy? Bardzo fajna, serdeczna grupa, wszyscy się lubią. I czekamy na spotkania, kiedy możemy się zobaczyć, porozmawiać, obrazy pokazać swoje.
Tak to jest, że malujecie wspólnie w grupie czy w domu? Nie, każdy maluje w domu, a później pokazujemy te obrazy. A iloma dziełami może pani się pochwalić? Liczy pani? Nie, już ponad 500 chyba mam zrobionych. I co się później z nimi dzieje? A czasami mam odbiorców. Po prostu pokazuję gdzieś na wystawach, sprzedaję. No, są zamówienia też. No to życzę wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, miło mi. Nazywam się Lesław Wolak. I pana obraz to ten, który widzimy za nami. Te tulipany, które namalowałem dla żony, bo która jest razem ze mną tutaj i bardzo, bardzo lubi właśnie tulipany, w tym takie pomarańczowe tulipany, żółte. Dobry pomysł, wręczając kwiaty dla damy, niekoniecznie muszą być żywe, chociaż wyglądają jak żywe. No nie mnie oceniać, jak one się udały. A długo pan zajmuje się malarstwem? Około 10 lat, ale to jest moja, nie jest to moja główna praca twórcza. Maluję tak, żeby od czasu, gdy przeszedłem na emeryturę, żeby czas wypełnić. Gra kolorów mnie zainteresowała i lubię grę kolorów i dlatego maluję raczej nie abstrakcje, tylko rzeczy takie rzeczywiste. Oprócz kwiatów, co na przykład? Ostatnio malowałem również architekturę miejską. Pan jest jeleniogórzaninem? Tak, jestem jeleniogórzaninem od 30 lat. Czy rozumiem, że ta architektura to Jelenia Góra? Jelenia Góra i Gdańsk, gdzie ostatnio byłem na wizycie. Natomiast głównie czuję się poetą i wydałem 3 książki poetyckie. W przygotowaniu mam 4. książkę poetycką. Należę do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oddziału we Wrocławiu. To życzę udanej pracy twórczej zarówno w malarstwie, jak i w pisarstwie. Bardzo dziękuję. Każdy z dzisiejszych artystów przywiózł ze sobą swoją jedną pracę. Pana praca to? Moja praca to taka kobieta, która tu po prawej stronie jest postacią w pozycji zadumanej, jak zatytułowanym. Także to jest obraz olejny, malowany szpachlą. I tyle można o nim powiedzieć może. Maluje pan głównie postacie, czy różne? Nie, maluję różnie. Ja maluję w zasadzie wszystko, co mi do głowy przyjdzie i maluję bardziej jak gdyby tak jakby dla spełnienia siebie. Nie jest to jakaś praca moja, która jest moją profesją prawie, że z zawodu jestem geodetą. Jestem na emeryturze i w zasadzie tak jak skończyła się moja praca zawodowa w Powiatowym Biurze Geodezji w Jeleniej Górze, tak zacząłem się zajmować bardziej już malarstwem i jest to moje zapełnienie czasu takie, które daje mi dużą frajdę, przyjemność i bardzo się cieszę, jak coś namaluję, a komuś się to podoba. Dlaczego wybór akurat dzisiaj padł na tą pracę? Z powodu, nie jest nowa, to jest namalowana rok temu, to nie jest tak z bieżącej pracy.
wydawało mi się, że tak. Po pierwsze, ona nie była na żadnej wystawie, a po drugie, no, że będzie pasowała do tej jak gdyby przeglądowej wystawy naszej grupy, do której należy od samego początku, od 2014 roku. Pan powiedział parę słów o tej grupie. Ona zmienia się, ewoluuje. Jeżeli tak, to pod jakim względem? No, ta grupa to jest typowa amatorszczyzna, ale w tym dobrym słowa znaczeniu. Padł sygnał, że tam w Piechowicach, w Domu Kultury będzie zebranie, kto by chciał należeć do grupy jakiejś takiej, artystycznej, malując, robiąc witraże czy coś innego, co się z jakąś działalnością artystyczną wiąże, proszę przyjść tam. No i tak się poszło, nas było na początku chyba kilkanaście osób. I to było takie jeszcze do opanowania. Teraz grupa to już będzie niedługo 14-20 lat, tak? Nie, 10, przepraszam, 10. I rozrasta się tak, że już niektórzy się nie znają, bo nie przychodzą na zebrania albo coś. Czy wy nie malujecie w grupie, tylko przynosicie i oceniacie, tak? Tak. Znaczy, kto wstępuje do grupy, a może wstąpić każdy. To tak jak już mówili tu na spotkaniu wcześniejszym, na otwarciu wystawy, że w zasadzie kto zajmuje się rzeźbą, witrażami, czy inną malarską, tam, czy maluje akwarela, czy oleje, to nie ma znaczenia. Działalnością taką mamy. Może do grupy należeć i będzie nam razem raźniej. Będzie. Nie tylko malarze. Nie, są też po szkołach tych wyższych artystycznych, ale są głównie też, i to większość chyba, malarzy. Jedni akwarele, inni pastele bardziej jakby stosują w swojej działalności, ale każdy coś robi i powiedzmy spotykamy się, żeby ewentualnie się tam powymieniać z opinią na temat takiego czy innego kierunku działania kogoś, kolegi, koleżanki. Też okresowo robimy takie spotkania towarzyskie, gdzie na przykład jakaś grupa, to było takie coś, zakupiła sztalugi, ale trzeba było je pomalować, tego, to robimy ognisko. Taka integracyjne jakieś takie imprezy też robimy, ogniskowe i tudzież plenery jakieś też. Gdzie nie wszyscy muszą iść. Szykuje się tam na agroturystykę jakąś grupa, kto ma znajomych. Tak. I tam się spotykamy w 10 osób, 11 tam przyjdzie. Na koniec zapytam pana, jak pan ocenia dzisiejszy wernisaż w Galerii Centrum w Kamiennej Górze? To znaczy jest bardzo przyjemnie, bo jest sala bardzo ładnie oświetlona, jest taka przestrzennie i skomponowane zostały obrazy. Jakby tak tematycznie bardzo, bardzo przeglądowo i bardzo przyjemnie do oglądania. Nie ma jakiegoś takiego chaosu, tylko jak się wejdzie faktycznie, no to można to tak ocenić, że to jest takie czytanie książki, trochę jedna strona taka, druga taka i po kolei można na koniec pójść do sali tamtej drugiej, gdzie trzy duże obrazy są, jak gdyby zamykają przeglądanie całej wystawy. Nie? Bardzo przyjemnie.